Dzień dobry, a więc moi drodzy trzeba było obejść się smakiem. Nie ukrywam, że liczyłem na rimonte, czyli na odrobienie strat w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów i że Milan awansuje do Champions League, tym bardziej, że Powolutku szykuję sobie jeden odcinek właśnie na temat Milanu, a konkretnie pewnego piłkarza właśnie ekipy Rossonerich. Ostatecznie trzeba było uznać wyższość Interu, który był zespołem zdecydowanie lepszym w tym dwumeczu, natomiast to nie zmienia faktu, że w przypadku Milanu mamy do czynienia jednak ze spektakularnym odrodzeniem. To znaczy, Mistrzostwo Włoch, a także Półfinał Ligi Mistrzów, to ma swoją wymowę. No, i w tym powrocie Milanu na szczyt towarzyszy marka, która także jest partnerem mojego kanału, czyli oczywiście Puma, która od 2018 roku jest także partnerem głównym AC Milan. Przy przedłużaniu umowy w 2022 roku, Puma stała się również partnerem tytularnym głównej siedziby AC Milan w Wismara Center, która jest bazą dla przyszłych talentów klubu oraz dla drużyny kobiecej. A cała współpraca opiera się także na tworzeniu unikalnych i innowacyjnych pod względem technologicznym koszulek meczowych. To jest właśnie ta piękna koszulka, która nie ukrywam, że mi pasuje na przykład do tatuażu, ponieważ mam tatuaż w stylu Tresz Polka, w którym dominują głównie kolory czarny i czerwony, a teraz już przechodzimy do meritum. Odcinek o Milanie na pewno się pojawi, o pewnym piłkarzu Milano. No dobrze, a teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się w drugim półfinale. No bo to jest jakaś absolutna miazga, deklasacja. To City, które stworzył Pep Guardiola na boisku, to jest po prostu jakieś absolutne dzieło sztuki. Jak ja sobie teraz myślę, słuchajcie, że my przed tym meczem zastanawialiśmy się, czy zagra Rüdiger, czy zagra Militao. Tak naprawdę, jakie to ma znaczenie, który z tych piłkarzy zagrałby w tym meczu? Czy byłby to Niemiec, czy byłby Brazylijczyk? Pep Guardiola po tym pierwszym meczu mówił, że wie co poprawić, że nie będzie żadnego overthinking, ale że coś mu się, Rodzi w głowie, że gdzieś ta żarówka się zapaliła już po tym pierwszym spotkaniu. Ja powiem szczerze, że te, takiej deklasacji to nie widziałem dawno. Nie mówię o starciach drużyn typu City mierzy się z lipskiem i Haland bije rekordy. Mówię o takich drużynach, które są na w dość podobnym poziomie, aczkolwiek brzmi to w tym momencie absurdalnie. Ten mecz był po prostu ekstremalny. Po tym pierwszym meczu nagrywałem odcinek, w którym wspomniałem o tym, że Erling Haaland zaliczył pierwszą taką sytuację, która mogła zakończyć się golem gdzieś w okolicach 50-60 minuty. Pamiętacie znakomitą interwencję Dawida Alaby. Tutaj już w pierwszym kwadransie Haaland praktycznie miał dwie sytuacje. Tak naprawdę City wypracowało sobie jakąś monstrualną przewagę nad Realem Madrid i Real w pewnym momencie nie był w stanie już zrobić niczego. Było kilka takich takich symptomatycznych obrazków z tej pierwszej połowy. Na przykład, kiedy Karim Benzema szedł do rzutu z autu, który wykonywał Eduardo Camavinga w okolicach własnego pola karnego, bo wszystkie opcje były tam porezerwowane przez piłkarzy Manchesteru City. Karim Benzema szedł, ale i tak to wszystko zakończyło się wybiciem Thibaut Courtois. Albo ten jeden moment, kiedy Vinicius zdesperowany podbiegł do Carlo Ancelotti'ego, jakby chciał go zapytać, co tu się w zasadzie dzieje, bo my nie jesteśmy w stanie zaproponować kompletnie niczego. Real został w tym meczu pod względem piłkarskim całkowicie zniszczony w tej pierwszej połowie. Można tutaj cytować te wszelkie statystyki związane z podaniami. Zero dryblingów w pierwszej części meczu, zero dryblingów drużyny, w której występuje Vinicius Junior, a także Rodrigo i Karim Benzema. Karim Benzema, który w okolicach 35. minuty notuje 8 kontaktów z piłką. I ktoś może powiedzieć, że zdarzają się takie mecze. Zdarzały się takie mecze Obameyangowi w kilku klubach tak naprawdę, kiedy tam podliczano mu ironicznie, że kontakty z piłką notował w momencie, kiedy wznawiał grę po utracie gola. Natomiast Karim Benzema jest innego typu napastnikiem. Karim Benzema to ma być docelowo napastnik rozgrywający. Jeżeli ten piłkarz jest wyłączony z grania, to Real Madryt gubi się całkowicie i Real Madrid nie jest w stanie wychodzić spod pressingu. Jeżeli do tego dołączy. Fakt, że Fede Valverde jest całkowicie wyłączony z gry, praktycznie pod każdym względem, że Luka Modrić rozgrywa swoje chyba najgorsze spotkanie w koszulce Realu Madryt, że ci piłkarze praktycznie pod żadnym względem nie nadążali za piłkarzami Manchesteru City, to Kroos to samo, że tak naprawdę trzeba było czekać gdzieś do okolic 30 minuty, żebyśmy zobaczyli takie zalążki. Wyjść z własnej połowy w wykonaniu piłkarzy Realu Madryt. Na przykład ta akcja, kiedy Kyle Walker skasował, wygrał bezwzględnie pojedynek z Viniciusem, albo kolejna próba, kiedy Ederson jeszcze skrócił pole i skasował akcję Realu Madrid, zagranie Rodrigo do Benzemy, czy uderzenie przede wszystkim do niego krosa w poprzeczkę. To to były w zasadzie takie cztery minuty, kiedy Real Madrid nagle się obudził, no ale później wrócił do tego letargu, który charakteryzował ekipę królewskich przez całe spotkanie. Mówię, ja jestem w jakimś szoku, bo oczywiście wiadomo, że Manchester. City to jest w tym momencie drużyna ocierająca się o perfekcję, ale mimo wszystko ten Manchester City grał z Realem Madrid, który pod żadnym względem tu nie potrafił nadążyć. Pod względem pomysłu na spotkanie, pod względem fizycznym Real prezentował się gorzej, bo piłkarze po prostu często w walce o, o bezpańską o drugą piłkę nie byli w stanie doskoczyć. Intensywność się nie zgadzała, nic tam się nie zgadzało. Carlo Ancelotti w... Jeśli chodzi o pomysł na to spotkanie, jakąś taką próbę wymyślenia czegoś, co przechytrzyłoby Pepa Guardiola, po prostu poległ z kretesem, poległ na całej linii, no i efekt mieliśmy właśnie taki, jaki mieliśmy, czyli prawdziwe żoga bonito w wykonaniu Manchesteru City. I teraz tak. To nie był popis Erlinga Halanda. I tak naprawdę tym meczem Manchester City pokazał, że choć Erling Haland może być wszystkie rekordy, to nie jest uzależniony od tego Erlinga Halanda. Haland dochodzi sobie do sytuacji, natomiast tutaj bohaterów było tak naprawdę bardzo wielu. Bernardo Silva, który zaliczył nieprawdopodobny progres w stosunku do tego pierwszego meczu, kiedy wyłączył go Eduardo Kamawinga, no to teraz Kamawinga rozegrał też. Jest z najgorszych spotkań w koszulce Realu Madryt. Bernardo Silva, który jest piłkarzem niebywale inteligentnym, jeśli chodzi o to poszukiwanie sobie przestrzeni na boisku. Jeżeli chodzi o takie myślenie dwa trzy kroki do przodu. Tutaj jeśli chodzi o to myślenie, o takie piłkarskie IQ, no to był uniwersytet futbolu to co zagrali środkowi pomocnicy Manchesteru City, ale do tego dokładamy naprawdę świetny występ Jacka Grealisha. Do tego dokładamy Rodriego, który w tym momencie wyrasta po prostu na najlepszego de tego defensywnego rozgrywającego na świecie. To był naprawdę nieprawdopodobny występ Rodriego. Klasa absolutnie najwyższa. I chyba nikt tego nie ma zamiaru podważać. Do tego oczywiście John Stones, czyli ten środkowy obrońca przekwalifikowany na pozycję takiego dodatkowego rozgrywającego, który otwiera jeszcze mnóstwo dodatkowych opcji w tej drugiej linii i też perfekcyjnie czyta grę. Jak ja przypominam sobie na przykład słowa Michaela Owena sprzed wielu, wielu, wielu lat, bo zdarzały się różne zwroty i upadki w karierze Johna Stonesa, że to jest jedyny angielski piłkarz, który pasowałby profilem do Barcelony. I tutaj nie chodzi w tym momencie o zestawianie tego z Barceloną, z Barceloną tylko o sposób grania Johna Stonesa. Tak naprawdę, można powiedzieć, że niewiele zespołów ma dzisiaj tak klasowych środkowych pomocników, jakim jest właśnie John Stones, czyli nominalnie jednak środkowy obrońca. Więc tak jak mówię, jeśli chodzi o Manchester City, to w tym meczu zgadzało się wszystko. Jeśli chodzi o Real Madryt, zgadzał się momentami Eder Militao, momentami i przede wszystkim Thibaut Courtois, który zaliczył kilka spektakularnych interwencji. Ale, ale ten mecz po prostu był ekstremalny. Ten mecz był absurdalny praktycznie pod każdym względem. I ci piłkarze typu właśnie Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, przede wszystkim właśnie Kevin De Bruyne, który też zanotował asystę przy trafieniu Bernardo Silwy. to są piłkarze, którzy po prostu myśleli znacznie szybciej od zawodników Realu Madryt i oni taką kulturą gry, przede wszystkim tym piłkarskim IQ, zmiażdżyli Real. I tak sobie myślę, że ten mecz pod względem fizycznym dla Realu Madryt musiał być wykańczający. No bo Real Madryt w pierwszej powie po prostu biegał za piłką i, i to musi być naprawdę uciążliwe dla tego typu zawodników. Ale też zwróćcie uwagę, ile mówiło się w tym sezonie, że Pinto super Real przygotowany i tak dalej, a tak naprawdę dochodzi do takiego meczu, kiedy ty pił... Pod względem piłkarskim jesteś na tyle zjedzony, że tak naprawdę tutaj nie ma sensu wchodzić w jakieś tam dodatkowe aspekty, właśnie typu to przygotowanie fizyczne, czy Riddiger, czy, czy Midtown, bo to nie ma sensu. Po prostu, no, ktokolwiek by tam zagrał, to prawdopodobnie wyglądałoby to właśnie tak samo i pewnie będą wracały jakieś tematy do dyskusji. Hmm, czy Tony Cross może grać z Luka Modriczem, czy ta intensywność wtedy nie jest zbyt niska? Natomiast ci piłkarze wielokrotnie już udowadniali, że nie jest, tylko po prostu ten mecz to była taka perfekcja w wykonaniu Manchesteru City, że gdyby ktoś chciał, to kamień znajdzie się na każdego i w każdego będzie można rzucić. Będzie można próbować udowadniać na przykład, że Vinicius jednak jest słabym piłkarzem. No nie jest, że Eduardo Camavinga nie nadaje się do gry na pozycji lewego obrońcy. Nadaje się, że ktoś jest słaby pod jakimś tam innym względem. Słuchajcie, to nie przekreśla po prostu, że ci piłkarze są bardzo dobrymi zawodnikami, naprawdę klasowymi, natomiast zderzyli się z absolutnym dziełem sztuki, w którym zgadzało się absolutnie wszystko. Takie mecze zdarzają się w Lidze Mistrzów tak naprawdę minimum raz na kilka lat, a jeśli chodzi o tę pierwszą połowę, no to tak jak mówię, to jest coś niewyobrażalnego, jakieś zjawisko nadprzyrodzone, z kolei to co przygotował Pep Guardiola właśnie na ten pierwszy mecz i tak jak mówię, nie ma sensu tutaj wyciągać jakichś daleko idących wniosków w tym momencie pod kątem przyszłości Realu Madryt, bo często tak bywa, że kiedy dochodzi do takiego absolutnego łomotu, takiej kompromitacji wręcz, to od razu odzywa się sporo takich głosów, że trzeba dokonać bardzo wielu zmian, że tu się wiele rzeczy nie zgadza. I ja mam taką nadzieję, że w Realu Madryt tego typu myślenie nie będzie królowało, bo. Manchester City w tym momencie, tak jak mówię, jest zespołem po prostu perfekcyjnym, natomiast Real Madrid moim zdaniem nie jest ekipą, która wbrew pozorom, wbrew temu co tutaj zobaczyliśmy, wymaga tak wielu zmian. Przede wszystkim jest problem z Karimem Benzemą i to trzeba bardzo wyraźnie zauważyć, no bo w tym dwóch meczu i ogólnie, tak naprawdę, patrząc na ten sezon, choć Karim Benzema broni się liczbami, to niestety regres w porównaniu z poprzednim sezonem jest bardzo zauważalny i jeżeli pod kątem kolejnego sezonu ma wystąpić jeszcze jeden regres, Benzema, na szczęście, dla kibiców Realu Madryt nie będzie grał w reprezentacji, więc będzie miał czas, żeby się jakoś tam kurować i regenerować. Ale jeżeli znowu ma nastąpić taki regres o, o kilka procent, no to, to już są naprawdę bardzo poważne powody do niepokoju, ponieważ Real Madrid bez Karima Benzemy nie jest w stanie dobrze funkcjonować, a Real Madrid z takim Karimem Benzemą też optymalnie funkcjonował nie będzie, ponieważ tak jak mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, nie można postrzegać Karima Benzemy przez pryzmat innych napastników, ponieważ to jest napastnik, który ma na boisku dodatkowe zadania, a on tutaj był całkowicie zgaszony i niestety, ale zdarza się sporo takich meczów, kiedy Benzema gra poniżej oczekiwań, więc jeśli chodzi o te zmiany, które powinny w realu nastąpić, no to doszliśmy chyba do takiego momentu, kiedy karim Benzema absolutnie potrzebuje jakiejś sensownej alternatywy, i uważam, że Real Madrid mógłby tutaj pomyśleć o, o jakimś napastniku właśnie w typie Roberto Firmino, o kimś w tym stylu, że to nie musi być właśnie koniecznie jakaś taka typowa dziewiątka, którą ustawisz w polu karnym właśnie ala Hosselu, który po spadku Espaniolu może być pewnie do wyjęcia za jakieś niewielkie pieniądze, ale właśnie jeszcze taki zawodnik z bardzo wysokim piłkarskim IQ, który mógłby wejść w buty Karima Benzemy, na przykład na rok dwa, potem oczywiście dojdzie jeszcze Endrik za czas jakiś, ale potem ewentualnie Real rozpocznie walkę na przykład Halanda. Zobaczymy co będzie z Kylianem Mbappé. Moim zdaniem Real dużo bardziej potrzebuje Halanda w tym momencie niż Mbappé. Natomiast wraca też oczywiście wątek Carlo Ancelottiego i tego co stanie się właśnie z Carletto, bo jednak taka deklasacja, a wynik 0 do 4 to jest coś co będzie temu trenerowi ciąży, będzie temu trenerowi wyjątkowo ciążyło i to przez długi czas i Niestety, historia Realu Madryt pokazuje, że, że jeżeli trener kończy sezon bez poważnych trofeów, no to może wylecieć. W przypadku Carlo Ancelottiego nie ma sezonu oczywiście bez trofeu, bez jest klubowe Mundialito i jest Copa del Rey. Czy to wystarczy, żeby utrzymać się na tym stanowisku? Ja uważam, że w tym momencie Real nie ma jeszcze przygotowanego, idealnego kandydata, który mógłby wejść w buty Carletto, a nie ma gwarancji, że któryś z trenerów prowadzących, prowadzących drużyny młodzieżowe w Realu Madryt byłby w stanie dokonać czegoś takiego jak Zinedine Zidane właśnie od razu po wejściu. Swoją drogą tam rozgrywa się prawdopodobnie ciekawa gra pomiędzy Raulem a Alvaro Arbelon. można o tym posłuchać często w hiszpańskich mediach, że tak naprawdę do pewnego momentu można było odnieść wrażenie, że Raul jest pewniakiem, że za jakiś czas po prostu przejmie Real Madryt, a dzisiaj pojawia się sporo takich sygnałów także ze strony dość dobrze zainteresowanych, zorientowanych dziennikarzy zainteresowanych Realem Madrid, że znacząco wzrosły akcje Alvaro Arbeloi. Natomiast ja osobiście mam nadzieję, że nie wróci na razie temat Carlo Ancelottiego pod kątem reprezentacji Brazylii. To znaczy jako, jako fan reprezentacji Brazylii chciałbym Carlo Ancelottiego w zespole Canarinos. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie to jest cały czas najlepszy trener pod kątem pracy w Realu Madryt i nie widzę innego klarownego kandydata, który mógłby teraz wejść i dokonać tam rewolucji. Myślę, że na przykład taki Xabi Alonso jeszcze niech sobie popracuje w tym bajerze Leverkusen, gdzie wykonuje znakomitą robotę i że on może być bardzo wysoko właśnie, jeśli chodzi o jego akcję w oczach Florentino Pereza. Natomiast Real Madryt to jest oczywiście środowisko brutalnie wymagające i Jakieś ruchy po prostu mogą nastąpić, bo oczywiście Real może odpaść z Manchesterem City, ale odpaść w takim stylu, kiedy zostałeś zmiażdżony, zjedzony po prostu pod każdym względem i ani przez moment w zasadzie nie potrafiłeś w tym drugim meczu zareagować, to po prostu nie przystoi ani Carlo Ancelottiemu, który w moim odczuciu, wbrew temu jaką opinią się cieszy, jest naprawdę fantastycznym taktykiem, no ale tutaj poległ całkowicie z Pepem Guardioną. No i oczywiście jeszcze jedna kwestia, Szymon Marciniak oczywiście top. Bardzo mnie to cieszy, że kiedy Szymon Marciniak jest wybierany do prowadzenia Meczu w hiszpańskich drużyn w europejskich pocharach to już mówi się o tym, że to jest numer uno del Mundo i rzeczywiście zasługuje właśnie na takie miano. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób on te mecze prowadzi, w jaki sposób dyskutuje z piłkarzami, w jaki sposób w trakcie tego meczu, na przykład od początku ustawił sobie relacje z Relingiem Halandem. Jest to imponujące, w jaki sposób Szymon Marciniak potrafi zarządzać piłkarzami, zachowując przy tym taką naprawdę bardzo pozytywną energię i radość z pracy. Rozmawialiśmy o tym, zapowiadając ten mecz także w piłkarskim młynie, że kiedy wychodzi na boisko Szymon Marciniak jako to od razu czuć właśnie takie pozytywne, pozytywną atmosferę, pozytywny vibe. A jeśli chodzi o innych arbitrów, no to bardzo różnie z tym bywa. I drugi wątek, jeśli chodzi o ten filmik, nie będę nagrywał oddzielnego, bo wokół tego, co dzieje się w Barcelonie, to tak naprawdę mógłbym nagrywać codziennie jakieś filmiki, bo Barca jest największym dostarczycielem kontentu obecnie, jeśli chodzi o te topowe kluby w Europie, no bo dzieją się tam rzeczy po prostu absolutnie niewiarygodne. Powolutku szykowałem sobie odcinek o odejściu Jordiego Cruyffa, taki właśnie łączony z Realem Madryt, a tutaj nagle spada informacja, Mateu Alemani jednak wraca z Aston Villa i z Birmingham i nie ma zamiaru być dyrektorem Aston Villa, zamierza wrócić do Barcelony. Więc mamy tutaj przede wszystkim kilka wątków. Przede wszystkim w Barcelonie cały czas ja odnoszę takie wrażenie panuje spory rozgardiasz, ponieważ jeśli dochodzi do takiej sytuacji, no to nie jest sytuacja normalna. Z jednej strony można się cieszyć, że ta Barca cały czas dostarcza tutaj mnóstwo tem tematów do dywagacji, ale cały czas mam takie odczucie, że te najpoważniej zorganizowane kluby w taki sposób nie działają. I teraz, zanim przejdę do Jordiego Cruyffa. Jak można rozpatrywać sytuację z Mateu Alemani? Znacie moje zdanie na temat Mateu Alemaniego od samego początku. Kiedy Jean Laporta ogłosił, że Alemani będzie częścią jego projektu, no to wtedy odetchnąłem z ulgą, że wcale nie musi być z Barceloną źle, ponieważ Mateu Alemani gwarantuje po prostu jakość i profesjonalizm. Więc powrót Mateu Alemaniego do Barcelony, jeżeli oni ostatecznie się dogadają, należy traktować w moim odczuciu jako niesamowity mówicie pozytywną informację dla Barcelony. Z drugiej strony, co ten powrót nam mówi, ten powrót mówi nam na pewno to, że za się, jest coś absolutnie nie tak. No bo jeżeli Alemani rozmawiał z tym klubem, zakładam od wielu tygodni, a pewnie pierwsze kontakty rozpoczęły się ładnych kilka miesięcy temu, a być może w ogóle w momencie, kiedy unaj Emery Tam trafił. No to Mateu Alemani, skoro z nimi się dogadywał, skoro już poszedł komunikat, że Barcelona się zawija i skoro był temat właśnie to konkretnie tej Aston Villi, no to on musiał wiedzieć, z czym to się je i jakie będzie miał narzędzia. Więc jeśli dochodzi do sytuacji, w której Hiszpan leci na wyspy, rozmawia z działaczami Aston Villi i okazuje się, że ta wizja się rozmija z tym, co proponowali mu do tego stopnia, że on dochodzi do wniosku, że jednak się zawija, to znaczy, że Aston Villa... Też wizerunkowo traci tutaj bardzo dużo. Aston Villa, która chciała się jawić właśnie jako jeden z takich bardziej ekscytujących projektów, z takich nieoczywistych klubów, którzy chcieliby, które chciałyby za chwilkę zawitać na przykład do Pucharów, wypadli tutaj bardzo niepoważnie. Po kogo oni za chwilkę sięgną, to jest oczywiście temat poboczny. Jeśli, jeśli sięgną po jakiegoś ciekawego dyrektora sportowego, na przykład Antonio Cordona, to być może coś jeszcze na ten temat nagram. Natomiast też jak interpretować powrót Mateo Alemaniego do Barcelony? Oczywiście to są spekulacje, ponieważ za kulisami dzieje się bardzo dużo rzeczy. Przyleciał Odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości Jordiego Alby. Mateu Alemani miał nie być zwolennikiem pozostania Jordiego Alby, który oczywiście bardzo dużo zarabia. Jak to wszystko się zakończy? Trzeba poczekać na komunikaty, aczkolwiek w przypadku Barcelony tak to bywa, że nawet jak dostaniesz komunikat, to, to okaże się, że za chwilkę wszystko zostanie odwrócone. Natomiast z drugiej strony troszkę to wygląda niepoważnie, że masz dyrektora sportowego znakomitego, który leci do Aston Villa. Hmm, tam dochodzi do wniosku, nie, Dobra, Taston Villa to jednak nie do końca mi odpowiada, to ja może jednak bym u Was popracował. Wydaje mi się, że Barcelona jest zbyt wielką instytucją, żeby godzić się na takie traktowanie, ale z drugiej strony Barcelona ma też pewnie świadomość, że Mateu Alemani jest człowiekiem, który na tyle ogarnia ten cały rozgardiarz tam w księgach finansowych, relacje z La Liga, z różnymi klubami, z agentami i tak dalej, że tylko chyba Mateu Alemani byłby w stanie to ogarnąć, no bo nie oszukujmy się, przyjście deco niczego w tej sprawie nie załatwia. Deco może, może mieć fenomenalne oko do piłkarzy. Deco może mieć znakomite kontakty na rynku latynoskim. Deco może pomóc w sprowadzeniu Vitora Roque na przykład. Natomiast Deco, jeśli chodzi o status dyrektora obecnie w Europie i relacje z La Ligą chociażby i te wszystkie sprawy kontraktowe, nie ma co się oszukiwać, że nie ogarnąłby tego dokładnie tak jak Mateu Alemani. Dlatego powrót Alemaniego pod tym względem oczywiście jest pozytywny. Ale pojawia się pytanie z drugiej strony, po pierwsze, co przeszkadzało Mateu Alemaniemu tak bardzo, że zdecydował się odejść też w Barcelonie, poza Aston Villą. Po drugie, chyba doszedł do wniosku, że jednak tę sprawę da się rozwiązać. I to jest kluczowa kwestia. Mianowicie, co takiego wydarzyło się w Barcelonie w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach, że Mateu Alemani uznał, że Aston Villa Aston Villą, ale ja jednak mogę wrócić. Czy to jest kwestia Jordiego Alby? Czy to jest kwestia Leo Messiego być może? Czy to jest kwestia tego, że odszedł Jordi Cruyff? Bo gdyby miał przyjść deko na miejsce Mateu Alemaniego, to mnie szczerze mówiąc bardziej niż przyjście samego deko interesowałoby to, jak wyglądałby gabinet cieni deko. To znaczy, kim on by się otoczył. Bo gdyby okazało się, że na przykład przyszedłby ten deko i powiedziałby, ja tutaj będę teraz twarzą pionu sportowego, ale tutaj sobie wezmę jakiegoś specjalistę z Lipska, z Red Bulla, tu wezmę sobie jakiegoś tam ciekawego dyrektora z Premier League, tutaj, nie wiem, wezmę jakiegoś innego super skauta, czy świetnych analityków, ludzi, którzy będą profesjonalizować tę Barcelonę, to super, to można byłoby się podpisać pod tym deko. Więc najważniejszy byłby tutaj ten gabinet cieni. Jeśli teraz wraca Mateu Alemani, to moim zdaniem wróci jako taki ład w Barcelonie i porządek, ponieważ to jest człowiek, który ten porządek gwarantuje. Ale wracając do tego poprzedniego pytania, czy odejście Jordiego Krojfa miało wpływ na decyzję Mateu Alemaniego o powrocie? No bo jest taki zbieg okoliczności. Podejrzewam, że otwartym tekstem nikt na ten temat się nie będzie wypowiadał, natomiast za chwilkę pewnie wyleci Gerard Romero i wiele katalońskich mediów, które będą nakreślały tę całą sytuację. Do tej pory, patrząc na karierę Jordiego Krojfa, to można było przeczytać oczywiście sporo takich ciepłych, pozytywnych informacji, że to jest facet, który wykonuje dobrą robotę w Barcelonie i tak dalej. Ale ja akurat, w przeciwieństwie do Alemaniego, do Jordiego Krojfa zawsze podchodziłem ze sporym dystansem. Mianowicie, na przykład ostatnio w hiszpańskich mediach pojawiały się takie artykuły, a hiszpańskie media trzeba czytać naprawdę bardzo ostrożnie, zerkać na to, kto napisał artykuł, jaka gazeta, jaki dziennikarz, kto się z kim kumpluje, niestety troszkę to przypomina także polską politykę. Natomiast, jeśli czytam na przykład artykuł, że Jordi Krojów jest świetnym negocjatorem, bo pracował w Izraelu, a Izraelczycy potrafią negocjować i on się tam uczył negocjacji, no to nie, no sorry, mnie to nie przekonuje. To ja szczerze mówiąc wolałbym Niemca, który pracował przez cały czas w Niemczech i nie uczył się negocjacji na przykład od Izraelczyków, tylko po prostu od Niemców i, i tyle, i stał się profesjonalistą. A propos tego Izraela. Gdzie pracował Jordi Cruyff przed Barceloną? Jordi Cruyff pracował w Chinach, ok, kasa, pracował w Izraelu, pracował w Ekwadorze. No i wylądował w Barcelonie. Dlaczego wylądował w Barcelonie? Dlatego, że miał być częścią projektu Wiktora Fonta, dołączył do Joana Laporty, który miał też świadomość, że nazwisko Krojfa generalnie wzmacnia ten cały jego projekt. Nazwisko Krojfa cały czas działa na wyobraźnię w Barcelonie. Pojawiają się teraz spekulacje, że Jordi Krojf może chcieć być trenerem. Ale ja cały czas mam takie wrażenie, że to jest taka postać nie do końca zdefiniowana właśnie w tej piłce. Jak ma pracować ten Jordi Krojf? Kim on w zasadzie jest? Jeśli teraz jego odpowiednikiem ma być Deco, no to okej. Okay. W przypadku Deco wiadomo, jaka była jego droga, agenta piłkarskiego, który nie reprezentował zbyt wielu piłkarzy, no ale jego atutem może być znajomość właśnie tego rynku latynoamerykańskiego plus konekcje z Jorge'em Mendeszem, które mogą być atutem, mogą być przekleństwem, mogą być jednym i drugim, co pokazuje Warencja, która potrafiła od Mendesza ściągać świetnych piłkarzy, ale też piłkarzy beznadziejnych. Natomiast co do tego Jordiego Cruyffa, szczerze mówiąc, mnie jego odejście w żaden sposób nie uderzyło. Uderzyło mnie odejście Mateu Alemaniego. Ale odejście Jordiego Crowyfa, ja jestem ciekaw przede wszystkim, wiecie czego? Jakie będzie najbliższe miejsce pracy Jordiego Crowyfa? Bo oczywiście często mówi się o tym, że ktoś zmienia pracę, dlatego że szuka nowego wyzwania zawodowego. Jakie będzie kolejne miejsce pracy Jordiego Crowyfa? No bo w przypadku Alemaniego dostaliśmy informację, że to miała być Aston Villa. Czyli klub, który chce właśnie być w miarę topowy, powiedzmy w Anglii. Top 6, top 7 ale klub bardzo bogaty, i który mógłby mu dać kasę, pensję przede wszystkim, bo jeśli chodzi o transfery, to jest inna kwestia. Czy Jordi Cruyff mógłby otrzymać ofertę z takiego klubu, na przykład jak Aston Villa w tym momencie? Nie wiem, ale wątpię. I to mnie w tym momencie najbardziej ciekawi. Gdzie wyląduje właśnie ten Jordi Cruyff, jeśli chodzi o tę całą politykę wokół Barcelony? Bo ja nie ukrywam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pewnie, gdyby Barça sięgnęła właśnie po jakiegoś specjalistę, który potrafiłby ten klub na bank profesjonalizować, gdyby sięgnęła po kogoś po prostu sprawdzonego na tej pozycji. Jeżeli Mateu Alemani ma być rzeczywiście człowiekiem od negocjacji, od Excela i tak dalej, to żeby oprócz tego miała właśnie kogoś, kto ma niesamowite oko do piłkarzy i to wcale nie musi być ex-zawodnik. Może kimś takim okaże się DECO, natomiast do tej pory wiadomo, że te jego kwalifikacje na pewno nie były wystarczające, żeby już teraz dostać eksponowane stanowisko w Barcelonie. Dlatego poentując, całe to zamieszanie dla Barcelony prawdopodobnie zakończy się i tak dość nieszkodliwie. Mianowicie, powrót Alemaniego w moim odczuciu oznacza, że jakiś porządek w tej organizacji właśnie będzie panował. Gdyby przyszedł sam Deco, no to nie wiem, jak on miałby to ogarnąć. Dlatego ogólnie kibice Barcelony moim zdaniem z całej tej historii powinni się cieszyć, natomiast bardziej niepokoić powinni się tym, że to wszystko cały czas odbywa się w takim rozgardiaszu. No bo ile, ile pojawia się takich sytuacji w ogóle w poważnej piłce, że Oficjalna strona klubu wypuszcza komunikat. Nasz główny dyrektor odchodzi. Człowiek, który tu pociąga za wszystkie sznurki. Mija kilka dni. Odchodzi następny dyrektor. Mija jakiś tam czas. I wraca Mateu Alemani. Moje odczucie jest takie, że w profesjonalnie zorganizowanym klubie takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Ale skoro wraca Mateu Alemani, no to przynajmniej do pewnego stopnia ten porządek będzie zachowany. To jest moje stanowisko, jeśli chodzi o te wszystkie ruchy związane z Barceloną. Aczkolwiek mam świadomość, że Barca stała się klubem tak radosnym w ostatnim czasie, jeśli chodzi o to zarządzanie, że nie zdziwiłbym się, gdybym wypuścił właśnie ten odcinek w czwartek rano. A okazałoby się w piątek rano, że Deco wcale nie dogadał się z raportem, iż za chwilkę Samuel Eto zostanie dyrektorem tego klubu. Po prostu bym się nie zdziwił. Eto, który ma swoją drogą doświadczenie działaczowskie, więc wcale to nie byłaby taka kandydatura od Czapy. Natomiast jeszcze ostatnie słówko Puente w kontekście Barcelony. Mam taką nadzieję, że kiedyś dojdzie do sytuacji, w której Barcelona będzie zatrudniała więcej Mateu Alemanich. To mam na myśli, że samo granie nazwiskami nie będzie tak nagminne. Po prostu. Dlatego, że kibice też oczekują fachowców. Takich właśnie jak m.in. Mateu Alemani. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek łączący wątki Milanu, Realu, Madryt i Barcelony. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym wszystkim sądzicie. I zapraszam w weekend na starcie Barcelony z Realem Sociedad do Kanal Plus. Będziemy mieli przyjemność komentować ten mecz z Adamem Marchińskim z Trybun Camp Nou. Bądźcie z nami.